były strongman. Zaczynamy. Obaj panowie mają krótkie, białe spodenki, tak więc po włosach możemy rozpoznać, że te dłuższe ma Bożej Augustyn i zaczyna od długiego lewego. Po zaroście też można. O, ciekawy, Augustyn naprawdę ruchliwy w tych pierwszych sekundach. Wygląda jakby się niezbyt stresował tym, że znajduje się w klatce. Ostatnia walka Pudziana skończyła się nokautem i teraz poszukał tego lewy, prawy. Augustyn na razie bardzo fajnie się pokazuje, kopie, uderza. To też jest na pewno trudna walka bardzo dla Dominika Pudzianowskiego. Nie ma pojęcia, czego może spodziewać się po rywalu. Szuka sprowadzenia, trafił Augustyn tym prawym. Podłączony jest Pudzian. Ale złapał nogę, czy obali? No silny chłop, oczywiście, że tak, ale pięknie wybronił to Augustyn. Piękna pedelada w wykonaniu Augustyna. Oj, teraz lewym się próbował urwać głowę Dominik. No, pewność siebie na pewno złapał Augustyn, już widzi, że jest w stanie lekko naruszyć swojego przeciwnika, że jego pięści ważą. A! Tutaj nie wiem, czy to było potknięcie, czy to było po uderzeniu. Pudzianowski goni Augustyna. Pytanie, na ile Błażej ma paliwa w baku? Bo to, że gra w piłkę, to jedno, ale wyjście do klatki to zupełnie coś innego. Ale też wiesz, bardzo duża pewność siebie. Zobaczcie, jak nisko trzyma ręce Błażej Augustyn. Jak sobie, kiedy szarżuje Pudzianowski, tak naprawdę po półkolu ucieka w ogóle bez gardy od przeciwnika. Tak, ma duży zasięg rąk, czuje się widocznie bezpiecznie w tej stójce, co widać, sięga, więcej trafia tymi ciosami. Ale trafił teraz Augustyn! Ale nie poszedł go dobić, czyli nie chce w parterze, a teraz trzy obali Pudzianowski. Nie, świetnie to zrobił Augustyn. Klęknął Pudzian, ale wstał z kolan. Były piłkarz Lechii, Boltonu i młodzież reprezentacji Polski pokazuje się naprawdę ze świetnej strony, jak na wzięcie walki na tak krótki okres przed. Zaskoczony Krystian. Przepraszam, Dominik. Myśleliśmy, że będzie tylko próbował obalać i że będzie walczył w parterze, że coś tam robi w parterze, a jednak pokazuje, że ten boks ma na całkiem przyzwoitym poziomie. Wszyscy trzej bracia Pudzianowscy walczyli już w klatce, stąd te błędy, a teraz ładny lewy sierpowy Dominika, prawy i goni rywala. Przepuścił sobie teraz jak torador byka Augustyn. Świetny lewy Augustyna. Tak jak mówił Jakub Wawrzyniak, kiedy szli na imprezy z Lechii Gdańsk, to nigdy się nie bali. Nie bali, kiedy Augustyn był razem z nimi. Już teraz rozumiemy dlaczego. W końcu Pudzian jest bramkarzem. Tak więc wszystko się tutaj zgadza. Augustyn był obrońcą, ale głównie w tej walce jest w napadzie, z tego co widać. I pytanie, czy Pudzian będzie potrzebował pomocy. Cały zespół skompletowany. Brawo, Mateusz. Pudzianowski już jest bardzo spompowany, co widać. Augustyn piękny jest. Prawy Błażeja. Bardzo skutecznie wykorzystuje swój zasięg. Długie ciosy, czy to proste, czy krosy w wykonaniu Augustyna trafiają. Wielokrotnie mocno uderzony Pudzianowski. Widzimy krew z ucha Dominika. Zaczyna lecieć małym strumieniem. Pytanie, czy tam się coś nie wydarzyło z tym uchem? Natomiast Błażej Augustyn naprawdę rewelacyjnie podnosi w tej pierwszej rundzie. Ba, chciałbym bardzo zobaczyć powtórkę tego mocnego uderzenia, po którym przyklęknął Dominik. Ciekawe, czemu Augustyn nie poszedł go dobić w parterze. Znaczy też to może bał się, że gdzieś się nadzieje na coś, więc widać się, że też bardzo spokojny w narożniku, ma te zdrowie, więcej w baku zdrowia. Więc druga runda może być jeszcze fajniejsza i ciekawsza ze strony Augustyna. Zobaczmy najlepsze momenty tej pierwszej rundy. Bardzo ładnie przechwycona noga przez Dominika, ale kiedy się otrzymuje cztery takie uderzenia i to wypchnięcie. Rewelacyjnie obronił się Błażej, a tutaj ten prawy, który mocno uszkodził ucho Pudziana. To jest ten cios, który przeszedł. Świetnie. Prosto w szczenę. Wymierzone. Nie ma z nami Pawła, ale widzieliśmy właśnie bombę. I tutaj była szansa na to, żeby ruszyć za rywalem, ale widocznie Augustyn uznał, że nie ma się co podpalać. Może też ma świadomość tego, że nie wiadomo, ile tego paliwa jest w baku. Może chce spokojnie sobie przepracować, tym bardziej, że raczej w tej pierwszej rundzie czuł bardzo dużą swobodę w stójce. Nie czuł się raczej ani przez chwilę zagrożony przez Dominika Pudzianowskiego. Czas na drugą rundę, czy lepiej przystosowany pod MMA Dominik, trenujący dłużej sportu uderzane, będzie w lepszej kondycji, czy jednak Błażej, korzystając z swojej młodości oraz wytrenowania piłkarskiego? Zaraz się przekonamy. Próbuje takim bardzo obszernym sierpem trafić Dominik, jakby chciał jak najszybciej skończyć to starcie. Zabawa, Błażej.
Słyszymy podpowiedzi z narożnika. Zabawa, Błażej. Też przytomnie myśli o tym, na którą stronę chociażby uciekać. Zobaczmy, że idzie w prawą stronę Błażej Augustyn. Teraz co prawda skręcił w lewo, ale to też po to, żeby zmienić kierunek tego obiegu. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w tę mocniejszą rękę Budzianowskiego. Wykorzystuje cały czas swój zasięg rąk i trafia pojedynczymi ciosami Augustyn. Opra. Dobrze też słucha swojego narożnika, jak na kogoś, kto tak niespodziewanie trafił do klatki, to Augustyn jest bardzo przytomny wewnątrz ogrodzenia. Cały czas słyszy, co mówią jego trenerzy i cały czas powolutku wykonuje ich polecenia. Oj, teraz lewy na lewy. Obaj odskoczyli od siebie, ale widzimy coraz większy trud na twarzy Dominika. Nie radzi sobie z zasięgiem rywala Dominik Budzianowski. Czeka tylko na ten moment, kiedy przestrzeli z uderzeniem Augustyn po to, żeby rzucić jakimś obszernym sierpem. Mieliśmy chwilę zapasów i właśnie to jest pytanie, który z nich jako pierwszy zdecyduje się obalić przeciwnika i przenieść to do płaszczyzny parterowej. Ładny lewy Błażeja. Też przytomne zachowanie, bo doskoczył z tym lewym i od razu odskoczył z zasięgu swojego rywala po to, żeby w tym półdystansie nie dać się trafić jakimś mocnym uderzeniem. Natomiast przed chwilą mocnym lewym sierpowym trafił Dominik Budzianowski. To jest teraz w tym momencie trochę taka walka właśnie na z jednej strony jeden cios Augustyna, z drugiej strony próbę kontry lewą ręką Budzianowskiego. Mamy tutaj szermierkę na pięści, natomiast mam wrażenie, że obaj boją się trochę zaryzykować i nie chcą podejść zbyt blisko swojego przeciwnika. Tak, Augustyn boi się, widocznie jeszcze ma Budzianowski moc w tych rękach czuje, więc wiadomo, dobrze zbudowany, silny. Ale Augustyn rozsądnie walczy, wypunktowuje go pojedynczymi ciosami, rozbija, to wszystko wchodzi, tak? 45 sekund do końca pierwszej rundy. Widzimy narożnik Augustyna. O dziwo, kopnięcie ze strony Dominika Budzianowskiego. Pięknym prawym strzelił tutaj, ale nie trafionym. O, takich rzeczy musi właśnie się wystrzegać Augustyn, bo to był ten moment, kiedy miał go w zasięgu własnych pięści Budzianowski. Staw w narożniku Budzianowskiego Piotrek Halman. Między innymi były zawodnik UFC. I to jest koniec drugiej rundy. Ostatni darmowy pojedynek na YouTubie. Przypominamy, że następne walki, a będzie ich aż 10, można oglądać tylko w pay-per-view. Z tego, co dowiedzieliśmy się właśnie na słuchawce, w tym momencie wszystko powinno już działać poprawnie. Tak więc zapraszamy Państwa serdecznie i bardzo przepraszamy w imieniu techników za wszystkie błędy. Miejmy nadzieję, że całą resztę gali będziemy mogli obejrzeć już w najlepszej możliwej jakości, a będzie się działo bardzo dużo. Przypomnijmy, skoro mamy na ekranie piłkarza, to Tomasz Hajto w Komeni będzie zawalczył z siatkarskim reprezentantem Polski, Zbigniewem Bartmanem. A teraz czas na powtórkę. W tej drugiej rundzie już się działo pewnie mniej niż odsłonie pierwszej. Jak wielokrotnie mówił Mateusz, szermierka na pięści, kilka kopnięć też się trafiło, ale głównie to były ciosy proste Augustyna i odpowiedź ciosami sierpowymi w wykonaniu Budzianowskiego. I tak w kółko. Ale Augustyn zaznaczył tych ciosów pojedynczych dużo więcej, więc spokojnie sobie wypunktował tę rundę, żeby była na jego korzyść. Natomiast uważam, że trener Dominika, czyli Piotrek Halman, był zawodnik UFC, powinien podpowiedzieć swojemu podopiecznemu, że tutaj trzeba zaryzykować, trzeba coś przede wszystkim zmienić, ponieważ no jednak Dominik był dużym faworytem, trenuje dłużej od swojego rywala, to nie jest jego debiut i powinien zrobić wszystko, żeby jednak w tej trzeciej rundzie zaryzykować, aby mieć pewność, że zwycięży. Przed nami trzecia, ostatnia już runda. Obcisłe białe spodenki, niebieskie owiki to Błażej Augustyn, czerwone taśmy na rękach i białe luźne spodenki to Dominik Budzianowski. Przypomnijmy, to trzecia runda, a że cierpliwy i kamień ugotuje, zobaczmy co pokaże Budzianowski. Augustyn dalej po swojemu, pojedyncze ciosy. Skoro zdaje to egzamin, to czemu to zmieniać? W kursach live teraz powinien ruszyć do przodu, jeżeli chcą tę walkę wygrać, tak? W kursach live zdecydowanie wielkim faworytem teraz Augustyn.
czy Pudzianowski coś zmieni? Czy może wejdzie na niego mocny lewy sierpowy? Zaczął Dominik Pudzianowski pracować lewym prostym, a nie lewym sierpowym i dzięki temu dwukrotnie już trafił Augustyna. Ale wraca do wcześniejszej taktyki. Mam wrażenie, że dużo szybszy jest Błażej Augustyn i doskonale sobie dzięki temu radzi. Czasem brakuje mi tego, co robił w pierwszej rundzie Błażej Augustyn, czyli po tym lewym ponowienie prawą ręką, bo cały czas stara się tak bezpiecznie trafiać tą tylko lewą dłonią, a widać było, że ma w prawej moc, chociaż teraz nadział się lewy na lewy. Zachwiał się Pudzianowski i dostał lewego prostego. Oj, w ten sposób Dominik raczej tej walki nie wygra. On musi coś zmienić, koniecznie. Musi Dominik zaryzykować, jeżeli chce walkę wygrać, bo to nic mu nie daje, daje się obijać pojedynczymi ciosami. Dobrze, również Augustyn palce, Dominik, pamięta palce. O tym, aby zmieniać płaszczyznę, czyli raz uderza w głowę, raz uderza w tułów. Nie idą nogi za tymi ciosami Pudzianowskiego, to jest tylko rzucanie ciosami sierpowymi i przez to nie sięga głowy rywala zbyt często. Stara się zagonić Pudzianowski pod klatkę swojego przeciwnika, ale już na środek leciutkim krokiem dostawnym podbiegł sobie Błażej Augustyn. Tak, natomiast zwróćmy uwagę, że Pudzian zaczyna ryzykować, Pudzian idzie do przodu, cały czas próbuje jednak wywierać tą presję. Dobre kopnięcie. Mocno jest osadzony na tej przedniej nodze Błażej Augustyn, więc te kopnięcia mogłyby zadziałać. Ale brawy! Bardzo mocne uderzenie zainkasował Pudzianowski, ale ustał bez większych problemów. Ostatnie 45 sekund. Augustyn w swoim stylu cały czas pojedyncze ciosy. Ostatnie pół minuty. Dominik powinien iść teraz do przodu. Tak dużo mówił o tym usypianiu bomby Pudzian, że chyba trochę za bardzo wziął sobie do serca te wszystkie senne metafory i no tak jakby się nie obudził w tej walce trochę. Swoją drogą jestem ciekawy, co na to wszystko powiedziałby bomba w tym momencie. Piękny logik od piłkarza. Augustyn nadal się rusza fajnie na nogach, widać, że jest jeszcze świeży. Teraz nawet już nabrał wiatru w żagle, idzie do przodu. Wie, że jest końcówka tej rundy, chciał jeszcze zaznaczyć. 3 razy po 3 minuty. Tyle panowie przewalczyli w ręce w górze Błażeja Augustyna. Niespodziewany bohater tego pojedynku. Jeszcze wczoraj w nocy bawił się na pępkowym, a dzisiaj bawi się znakomicie w klatce Cloud MMA. A zaraz się dowiemy, czy sędziowie podzielają jego optymizm. Powiem szczerze, że po 3 rundach to nawet nie wygląda jakiegoś turbo zmęczonego. 3 rundy po 3 minuty. Świetny debiut Augustyna, patrząc na to, kiedy wziął pojedynek, patrząc na to, że Pudzianowski był doświadczony, żeby walczyć z jednym z największych freak fighterów, czyli bombą. Naprawdę bardzo dobry występ piłkarski. To tylko nam zapowiada ciekawą dalszą karierę Augustyna, bo wiemy, że on był przymierzany rzeczywiście do walk Cloud, ale nie podczas pierwszej gali, tylko kolejnych, także czekamy na to, co pokaże później. Tutaj ten lewy, który zachwiał Dominikiem. Danielu, jak ty to oceniasz? No, bardzo dobrze, wiesz, widać, że nie tylko parter robi, tak jak rozmawialiśmy, ale te ręce widać, że dużo pracują, dużo boksuje, fajnie się ruszą na nogach. Jak na takiego, wiesz, amatora, bo nigdy nie walczył, więc naprawdę myślę, że wszedł do Clouda z przytupem. Posłuchajmy werdyktu sędziów. Panie i panowie, mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Błażej